tutaj drzewo, które zostało złamane chyba podczas ostatniej wichury. No to jedziemy dalej. Tutaj chyba dalsza część fosy. Z jednej, z drugiej strony. Tutaj kolejne drzewa połamane, to tutaj spore straty. Ogrodnictwo. Aha, czyli tam z prawej strony jest taki budyneczek. Jest, czyli tutaj jest ogrodnictwo. Tutaj ładnie, zobaczcie, pięknie. Thank you.
kawałek różne tablice informacyjne. To jest akurat odnośnie tego kościółka, w którym już byłem. Czy byłem? Zobaczyłem go z zewnątrz. No i jestem już w centralnej części parku. Pojadę może w kierunku bramy tej głównej, bo chciałem ją wam pokazać, bo jest bardzo ładna. A potem przyjadę tutaj pod ten pomniczek, pod tą figurkę i resztę parku wam pokażę, także na razie kierunek brama. Pięknie, trawka przestrzeżona. Bardzo ładnie pachnie. No, dojeżdżam do parkingu i do bramy wjazdowej. Tutaj widzę, że zrobiony jest jakiś dworzec autobusowy. Tego nie było, także to nowe jest. Jeszcze podjadę, pokażę wam. Z prawej strony restauracja Villa Park. Tutaj będzie metro rower. Przystanki autobusowe, gra w świerklaniec. Akurat jedzie jakiś autobus. Jedzie tutaj czy nie? Jeżdża. A, wjechał na tamto stanowisko.
No to fajna sprawa tutaj z tym przystankiem autobusowym. To jest bardzo atrakcyjne miejsce. Soboty, niedzielę tutaj jest bardzo dużo ludzi. No a ja wjeżdżam z powrotem do parku. Tak wygląda brama wjazdowa do parku. Park w Świerklańcu. No to objedziemy go sobie. Przede mną pałac kawalera. Jedyny obiekt, który został w parku. Tak prezentuje się pałac kawalera, a tutaj kawiarenka. Ja nie wiem, czy to jest taki kilkuminutowy.
Drogie auto. Milionów. Jeszcze widzisz na tym brunek, jak to wyglądało. Pałac Kawalera w Sierklańcu od frontu. Tutaj jest wjazd, także tutaj podjeżdżały dyliżanse. Tak on się prezentuje. Także za chwilę ja tam gdzieś też podjadę na rowerku. Tak jak kiedyś podjeżdżali dyliżansami i potem imprezowali tutaj w tym pałacyku. U góry piękny herb. Zobaczcie. Piękny. A tutaj mamy projektor i głośniki, także tutaj być może jakieś iluminacje też są wieczorową porą. Tu mamy jakąś tablicę. Zwiedzanie zespołu pałarkowo-pałacowego w Świerklańcu. A, czyli zobaczcie, w każdą sobotę o godzinie 15 można sobie tutaj przyjechać i zwiedzić ten pałac. No, cenna informacja. To teraz przejdę sobie z tej strony. O, akurat ktoś tam jedzie na rowerze. Teraz zrobię przejście z tej strony, a przejazd z przeciwległej. Wakacyjny rozkład jazdy w Świerklanieckim Parku. Z boku kawiarenka, można zjeść lody, wypić kawę, a tu jest moja maszyna. Zajechałem tak, jak kiedyś zajeżdżali Państwo. Tutaj dyliżans się otwierał, wysiadali, czy jakaś bryczka, no i wchodzili do pałacu, a ja jadę dalej. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę
i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.